Pierwszy sygnał zawsze kopię. Zobaczcie, co tutaj się ustrzeliło. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj szybki wypad z wykrywaczem metali Golden Mask 1 Plus UK pracujących na 15 kHz. Moje ulubione pole, natomiast jeszcze jest tutaj lżysko. Wykopałem teraz monetę. Pokażę Wam, jak jest ułożona w glebie i jak zachowuje się detektor. Tutaj jest monetka, o, dokładnie w tym miejscu. Nie wiem, czy ją widzicie. Jest rantem do mnie skierowana, czyli jakby jej powierzchnia jest bardzo wąska, czyli ten jej rancik tylko wystaje w ziemi, a wykrywacz zachowuje się tak, zobaczcie. Pewnie tą monetkę widzi, czytelnym sygnałem daje znać, że coś jest. O, ja już to tą bruzdę rozciągnę. Widzicie tą monetę? O, patrzcie, ona jest tutaj i to jest 5 groszy. Ładne 5 groszy, miedziaczek. Golden Mask bardzo pewnie i skutecznie zasygnalizował dźwiękiem tą monetkę stojącą po prostu od tak w pionie do cewki. Zobaczcie, co przykuło moją uwagę. Zwłoki, szkielet. Chyba jakiś młody dzik musiał być, bo reszta jeszcze tutaj sierści się uchowała. Tak oto wygląda. Sfilcował się tutaj chyba na tej głowie, na części głowy. Nie będę zbytnio podchodził, bo może czymś był zarażony i zdech. Ale taki oto przerywnik na poszukiwaniach. Na głębokości około 10-12 cm leżakowała sobie taka oto monetka, jedna, druga grosza pruskiego. Nie widzę dokładnie, z którego roku, ale sygnał był pewny, nie do ominięcia. Sobie dla Was test. Położę tutaj też go na tej głębokości, no 10, około 15 cm, no i będę przemiatał cewką. Piękny sygnał, konkretny, także wykrywacz to widzi, daje radę. Taką monetę Golden Mask 1 widzi pewnie. Spędziłem już kilka godzin z wykrywaczem Golden Mask 1 Plus UK i nasuwa się taka jedna myśl, refleksja, o której też chciałem Wam powiedzieć. Wykrywacz ten posiada automatyczny grunt balans i nie można go dostroić ręcznie do gruntu, stąd też należy uważać, aby z czułością wykrywacza nie przeginać, za bardzo go nie śrubować. Słyszycie? Jeżeli damy na maksymalną moc tego detektora, słychać takie pobrzdąkiwania. Wystarczy, że tylko sobie trochę cofniemy tą czułość i wykrywacz już pracuje bardziej stabilnie. Zwróćcie po prostu na to uwagę, a będziecie pracować w lepszym komforcie z tym detektorem. Tutaj z kolei miałem bardzo głęboki sygnał. Na około 30 cm, a może troszkę nawet więcej, zakopany był taki oto przedmiot. Jakiś mosiąc, czy to nawet nie mosiąc, jakaś mieszanka stopu z metalem. Wykrywacz zasygnalizował go bardzo pewnie i taki dawał znak. Sygnał. Zobaczcie, jak to głęboko widzi. Taki element około 40 paru centymetrów. Taki dołek. Jeżeli chodzi o ten model wykrywacza metali, dostałem od Was sporo pytań. Jednym z nich było takie, czy można zastosować w tym większe cewki, żeby spowodować jeszcze większy zasięg tego detektora. W standardzie zastosowana jest cewka Fighter S, inteligentna cewka, która poprzez chip, który ma wbudowany, analizuje sobie sygnały i
zostają one przekazane do skrzynki odbiorczej. Natomiast jeżeli ktoś by chciał zwiększyć sygnał, może zastosować zewkę większą, taką 13,5 cala Fighter S. Natomiast jeżeli ktoś by chciał spowodować, żeby ten wykrywacz jeszcze bardziej był czuły i miał lepszą separację w trudnych terenach, wtedy należy zastosować mniejszą ceweczkę. Słyszycie te specyficzne chrumkanie? To będzie żelazo. Zaraz to wykopiemy i Wam pokażę. I to jest ten mały przedmiot metalowy, który był efektem tego chrumkania pod cewką. Wykrywacz ten ma zastosowany dual tone i nie ma takiej opcji, żeby nie rozróżnił żelaza od koloru. Jeżeli jest żelazo, to pokazuje go właśnie takim przerywanym, chrumkowatym dźwiękiem. Natomiast jeżeli jest kolor, to jest pewny sygnał nie do pominięcia i nie do pomylenia. Tym razem spod cewki wyskoczyło 10 groszy aluminiowe. No, w takim kiepskim stanie, złachanym. Natomiast sygnał był taki, że mało mi słuchawek z uszów nie ściągnęło. Pewny sygnał, aluminium, ten wykrywacz też bardzo kocha. Kolejnym pytaniem skierowanym do mnie jest to, czy używać słuchawek, czy nie. W tym modelu wykrywacza zastosowane są słuchaweczki Golden Mask WS106. Co dają takie słuchawki, czy w ogóle użytkowanie słuchawek? Jeżeli wieje wiatr, oczywiście możemy się odsłonić od wiatru i lepiej słyszeć dźwięki, które wydobywają się spod cewki. Natomiast głównym atutem użytkowania jest to, że możemy usłyszeć te ciche, głęboko zalegające sygnały. Na głośniku zewnętrznym możemy ich nie usłyszeć, natomiast słuchawki nam wyciągną ten dźwięk i skuteczność poszukiwań będzie o wiele, wiele większa. Jest kolejna moneta, jakiś cienki miedziak. Ten wykrywacz stworzony jest do szukania takich monet, on je kocha odnajdować i wcale się nie boi tego. Nie był za głęboko, był gdzieś około 7-8 cm, może trochę głębiej, natomiast pewnie go zasygnalizował, a dźwięk był taki. Czyli jest moc, prostota i skuteczność. A tym razem kawał takiego żelastwa. Kolejna bardzo ważna uwaga, jeżeli chodzi o użytkowanie Golden Maska 1 Plus UK. Pamiętajcie, żeby nie używać zbyt wysoko dyskryminacji, ponieważ jest tak dobra tutaj zastosowana dyskryminacja, że może wyciąć drobne, małe solidki. Poziom 2, nawet lekko poniżej, będzie tutaj najbardziej odpowiedni. Uwierzcie mi, ponieważ to przetestowałem. Dźwięk dla żelaza, no i jest te żelazo i to taki kawał, ale okazuje się, że to jest jakaś tabliczka znamionowa, ale od czego to nie wiem, zaraz to sobie zobaczymy. Ciężko powiedzieć, doczyści się. PSZ. Lekko ją doczyściłem i wygląda w taki sposób. Może Wy będziecie wiedzieli, od czego ta tabliczka znamionowa. Są poszukiwania, to i musi być podkowa. Jest podkowa, to jest szczęście. A największym szczęściem i radością jest to, że mam możliwość testowania jednego z lepszych wykrywaczy dla początkujących detektorystów. Bardzo prosty i skuteczny sposób pokazałem Wam, w jaki sposób działa ten detektor. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś dodatkowe pytania, śmiało do mnie piszcie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zakupić ten detektor, to link znajdziecie poniżej pod filmem w opisie. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i do zobaczenia w następnym odcinku.